Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania audiobooka autorstwa Johna Bunyana pod tytułem Wędrówka pielgrzyma. Czyta Wojtek Masiak. Rozdział pierwszy. Droga pielgrzyma. Przechodząc przez pustynię tego świata, natrafiłem na pewne miejsce, gdzie znajdowała się pieczara. Tam położyłem się, zasnąłem i miałem dziwny sen. Zobaczyłem w nim człowieka odzianego w łachmany, Prorostwo Izajasza, 64 rozdział 6 werset, który stał zwrócony tyłem do swojego domu i trzymał w ręku księgę. Na plecach zaś dźwigał ciężkie brzemię. Zobaczyłem, że otworzył tę księgę i zaczął czytać, płacząc przy tym i drżąc. Wreszcie, nie będąc w stanie dłużej się opanowywać, wybuchnął żałosnym płaczem, wołając: Co ja pocznę? Dzieje Apostolskie drugi rozdział 37 werset. Zrozpaczony poszedł do domu. I tak długo, jak mógł, powstrzymywał się, aby żona i dzieci nie zauważyły jego bólu, jednak nie mógł już dłużej milczeć, gdyż smutek coraz silniej ranił jego serce. Wreszcie zwrócił się do swoich domowników tymi słowy: Moi kochani, ja, wasz przyjaciel i miłujący ojciec, czuję się całkowicie zdruzgotany, a powodem tego stanu jest ciężkie brzemię, które bardzo mnie przygniata. Otóż dowiedziałem się, że nasze miasto będzie spalone ogniem z nieba. I całkowicie zgładzone, a my wszyscy nędznie zginiemy, chyba że znajdzie się dla nas jakieś wybawienie. Choć w tej chwili nie wiem, jak mogłoby się to stać. Jego najbliżsi, słysząc te słowa, bardzo się zdumieli. Nie treścią jednak, ale tym, że jego słowa mogą być wynikiem jakiejś choroby umysłowej. Ponieważ nadchodziła noc, a mniemali, że tylko wypoczynek dobrze wpłynie na jego stan, przymusili go więc, aby szybko położył się spać. Noc jednak była dla niego równie niespokojna jak dzień. Nie spał, tylko ciągle wzdychał i płakał. Rano domownicy zapytali biedaka, jak się czuje, lecz on oświadczył, że jeszcze gorzej, i w tej udręce zaczął jeszcze raz do nich mówić, ale nikt go nie słuchał. Jego najbliżsi zatwardzili swe serca na jego słowa. Myśląc, że ostre uwagi, wymówki czy drwiny mogą wpłynąć na zmianę nastroju, niekiedy się z nim kłócili, to znów zupełnie lekceważyli. Z tego też powodu, powoli usuwał się ze wspólnego życia do własnego pokoju, do ciszy. Tam modlił się i współczuł im, bolejąc równocześnie nad własnym stanem duchowym. Czasem udawał się na samotne spacery po polach, wtedy czytał, modlił się i rozmyślał. Tak upłynęło kilka dni. Pewnego razu zauważyłem, że gdy przechadzał się po polach i jak to miał w zwyczaju, czytał swoją księgę, był bardzo smutny. W czasie czytania wybuchnął płaczem i zawołał, co mam czynić, aby być zbawionym? Dzieje apostolskie, szesnasty rozdział, trzydziesty werset. Zobaczyłem również, że rozejrzał się dookoła, jakby chciał uciec. Jednak został w miejscu, prawdopodobnie dlatego, że widocznie nie wiedział, dokąd ma się udać. Spostrzegłem, że zbliżył się do niego człowiek o imieniu Ewangelista i zapytał, czemu płaczesz? Zasmucony odpowiedział, z księgi, którą czytam, wiem, że muszę umrzeć, a później czeka mnie sąd. List do Hebrajczyków 9 rozdział 27 werset. A ja nie jestem przygotowany na śmierć, a tym bardziej na sąd. Na to ewangelista odpowiedział: Dlaczego nie chcesz umrzeć, skoro w życiu jest tak wiele złego? Ponieważ boję się, że ciężar, którym mnie przygniata, wciągnie mnie głębiej niż na dno grobu i wpadnę do piekła. Proroctwo Izajasza 30 rozdział 33 werset. Panie, jak nie jestem w stanie iść do więzienia, tak nie jestem zdolny, by stanąć przed sądem i odebrać karę. Te myśli dręczą mnie i wywołują płacz? Ewangelista rzekł: Jeżeli taki jest twój stan, to czemu tkwisz w miejscu? Strapiony odpowiedział, gdyż nie wiem, dokąd mam się udać. Wtedy ewangelista dał mu zwój pergaminu, na którym widniały słowa: Uciekaj przed przyszłym gniewem. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział siódmy werset. Ów mężczyzna przeczytał to i patrząc prosto w twarz Ewangelisty, zapytał, dokąd mam uciekać? Ewangelista wskazał ręką szerokie pole i zapytał: Czy widzisz tam po drugiej stronie małą, wąską bramę? Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział wersety trzynasty i czternasty? Nie widzę, odpowiedział. Wówczas ewangelista zapytał ponownie. A czy widzisz tam po drugiej stronie światło? Psalm 119, werset 105, drugi list Piotra, pierwszy rozdział 19, werset? Zdaje się, że widzę. Wtedy ewangelista pouczył go tymi słowy. Nie spuszczaj z niego oczu i zdążaj ku niemu, a zobaczysz i bramę. Gdy do niej zapukasz, tam powiedzą ci, co masz dalej czynić. Rozdział drugi. Bagno rosterki. Potem w moim śnie ujrzałem, jak ów mąż zaczął biec. Nie oddalił się jeszcze bardzo od drzwi swego domu, gdy żona i dzieci zaczęły wołać za nim, wzywając go do powrotu. Mężczyzna ów jednak zatkał swe uszy palcami i uciekał, wołając – żywot, żywot wieczny! Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. Nie oglądał się też za siebie, lecz biegł ku środkowi równiny. Również sąsiedzi wyszli ze swoich domów, aby zobaczyć, jak uciekał. Prorostwo Jeremiasza, 20 rozdział, 10 werset. A gdy biegł, niektórzy zaczęli się z niego naśmiewać, inni grozić, jeszcze inni zaś krzyczeli, aby wracał. Z tych ostatnich dwóch postanowiło siłą sprowadzić go z powrotem. Jednemu z nich było na imię Uparty, a drugiemu Chwiejny. Tymczasem mąż ów był już dosyć daleko. Mimo tego postanowili urządzić za nim pościg. Kiedy go dogonili, uciekający zapytał: Sąsiedzi, dlaczego przybiegliście? Na to oni odpowiedzieli: Aby cię namówić do powrotu razem z nami. Wtedy rzekł: To w żadnym wypadku nie nastąpi. Wy bowiem mieszkacie w mieście zagłady, w miejscowości, w której ja się urodziłem, a teraz dopiero zdaję sobie z tego sprawę. Tam, wcześniej czy później, umrzecie i zapadniecie się głębiej niż grób. Tam, gdzie jest piekło, pali się ogień i siarka, a zatem rozważcie to i chodźcie razem ze mną. Co? – rzekł uparty. Mielibyśmy porzucić naszych przyjaciół i nasze wygody? Tak jest – odpowiedział chrześcijanin, tak mu bowiem było na imię. To wszystko nie jest godne nawet porównania z najmniejszą cząsteczką tego, czego ja szukam i czym, mam nadzieję, będę się cieszył. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, siedemnasty werset. Jeśli pójdziecie ze mną… To I wy te rzeczy pozyskacie i będzie się wam powodziło tak jak i mnie. Tam bowiem, dokąd idę, jest wszystkiego pod dostatkiem. Ewangelia Łukasza, 15, rozdział, 17 werset. Chodźcie zatem i przekonajcie się sami o prawdziwości moich słów. Uparty, cóż to są za rzeczy, których szukasz, skoro porzucasz cały świat, aby je znaleźć? Chrześcijanin, ja szukam dziedzictwa nieznikomego, nieskalanego i niezwiędłego. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 4 werset. Które jest bezpiecznie zachowane w niebie i zostanie we właściwym czasie darowane tym, którzy pilnie go szukają. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, szesnasty werset. Jeśli tylko chcecie, przeczytajcie o tym sami w mojej księdze. Uparty, a precz z tą twoją księgą, wracasz z nami czy nie? Chrześcijanin, nie, nie wracam, gdyż przyłożyłem już swoją rękę do pługa. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, sześćdziesiąty drugi werset. Uparty. Choć zatem sąsiedzie chwiejny, wracajmy do domu bez niego, istnieje bowiem grupa takich szaleńców, którzy gdy sobie coś uroją, uważają, że są mądrzejsi aniżeli siedmiu mężów odpowiadających z rozsądkiem. Księga Przysłów 26 rozdział 16 werset. Chwiejny nie złożecz, jeśli to, co ten dobry chrześcijanin mówi jest prawdą, to rzeczy, których on się spodziewa, są lepsze aniżeli nasze. Jestem skłonny iść razem z nim. Uparty. Co? Jeszcze więcej głupców? Weź sobie do serca moją radę i wracaj. Kto wie, gdzie taki umysłowo chory człowiek cię zaprowadzi. Wracaj i bądź rozsądny. Chrześcijanin. Chodź ze mną, sąsiedzie chwiejny. To, o czym mówiłem, można naprawdę otrzymać, a oprócz tego jeszcze wiele innych pełnych chwały. Jeśli nie wierzysz moim słowom, to przeczytaj o tym tutaj, w tej księdze. Jeśli zaś chodzi o prawdziwość tego, co tutaj jest napisane, to wszystko zostało przypieczętowane krwią tego, który nam tę księgę darował. List do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział wersety od 17 do 21. pierwszego. Chwiejny: Otóż sąsiedzie uparty zaczynam skłaniać się do powzięcia decyzji. Zamierzam pójść razem z tym człowiekiem i dzielić z nim przyszłe losy. Tylko mój towarzyszu, czy ty znasz drogę do tego upragnionego miejsca? Chrześcijanin, drogę wskazał mi pewien mężczyzna, który nazywa się Ewangelista. On polecił mi pospieszyć do tej małej bramy, która jest przed nami. Tam otrzymamy instrukcje dotyczące dalszej drogi. Chwiejny, a więc chodźmy, dobry sąsiedzie. I poszli razem. Uparty, ja wracam do domu. Nie będę towarzyszył takim wprowadzonym w błąd mistykom. Po odejściu upartego chrześcijanin i chwiejny udali się w dalszą drogę, tak ze sobą rozmawiając. Chrześcijanin, powiedz sąsiedzie chwiejny, jak ci się powodzi? Bardzo się cieszę, że przekonałem cię do pójścia ze mną. Jestem pewien, że i sam uparty, gdyby poczuł, podobnie jak ja, coś z mocy i grozy rzeczy dotąd jeszcze niewidzialnych, to nie oddaliłby się tak łatwo od nas. Chwiejny. Sąsiedzi chrześcijaninie, ponieważ nie ma tu nikogo poza nami dwoma, opowiedz mi jeszcze więcej o tych rzeczach, które mamy objąć w posiadanie i w jaki sposób będziemy się nimi cieszyć. Chrześcijanin. Odczuwam je raczej sercem, zatem trudniej mi jest o nich mówić. Skoro jednak pragniesz się czegoś dowiedzieć, to przeczytam ci o nich z mej księgi. Chwiejny. A czy jesteś pewien, że słowa tej księgi są prawdziwe? Chrześcijanin. Tak, gdyż księga ta została natchniona przez tego, który nie kłamie. List do tytusa, pierwszy rozdział, drugi werset. Chwiejny. Dobrze to powiedziałeś, więc cóż to są za rzeczy? Chrześcijanin, przed nami rozciąga się nieskończone królestwo. Otrzymamy żywot wieczny, abyśmy mogli zamieszkać w tym królestwie na zawsze. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, pierwszy list Jana, 10 rozdział, wersety od 27 do 29. Chwiejny to piękna wizja, powiedz więcej. Chrześcijanin mamy otrzymać korony sprawiedliwości i szaty, które sprawią, że będziemy śnić jak słońce w królestwie Ojca swego. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset, objawienie, 22 rozdział, 5 werset, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 43 werset. Chwiejny to wspaniałe, powiedz więcej. Chrześcijanin, nie będzie już więcej ani płaczu, ani smutku, gdyż ten, który jest właścicielem tego miejsca, obetrze wszelką łzę z naszych oczu. Księga Izajasza, 35 rozdział, 10 werset, 60 rozdział, wersety 19 i 20, Objawienie, 7 rozdział, 16 werset, 21 rozdział, 4 werset. Chwiejny, a jakie będziemy mieć tam towarzystwo? Chrześcijanin, Towarzyszami naszymi będą Serafinowie i Herubowie. Księga Izajasza, szósty rozdział, drugi werset, pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, wersety szesnasty, siedemnasty, objawienie, piąty rozdział, jedenasty werset. Stworzenia, których sam widok olśni nasze oczy. Tam również spotkasz dziesiątki tysięcy tych, którzy przyszli przed nami. Nikt nikomu nie będzie ubliżał, ale wszyscy będą pełni miłości i święci. Każdy z nich chodzi przed obliczem Bożym i stoi w Jego obecności jako przyjęty przez Niego na zawsze. Jednym słowem, tam właśnie zobaczymy starców w ich złotych koronach. Objawienie, czwarty rozdział, czwarty werset. Zobaczymy święte dziewice ze złotymi harfami, zobaczymy ludzi, których w tym świecie porąbano na kawałki, spalono ogniem, których pożarły zwierzęta czy zatopiło morze a to wszystko dla miłości, którą żywili dla pana tego miejsca, wszyscy szczęśliwi i przyodziani w nieśmiertelność, jakby we wspaniałą szatę. Objawienie czternasty rozdział wersety od pierwszego do piątego, list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział wersety od trzydziestego trzeciego do czterdziestego. Chwiejny. Już samo słuchanie o tym wszystkim wystarczy, aby serca napełnić radością, ale czy tymi rzeczami istotnie będziemy się cieszyli? Jak dostaniemy się do grona tych, którzy w tych rzeczach mają swój dział? Chrześcijanin. Sam pan, władca tego kraju, zapisał to w tej księdze, której istotną treścią jest to, że On da obfity dział w tych rzeczach każdemu, kto prawdziwie zechce je przyjąć. Księga Izajasza, 55 rozdział, wersety od 1 do drugiego. List Jana, 7 rozdział, 37 werset. Objawienie, 21 rozdział, 6 werset. 22 rozdział, 17 werset. Chwiejny, a więc dobrze, mój dobry towarzyszu. Cieszę się, że usłyszałem coś o tych rzeczach. Teraz chodźmy razem naprzód, nie zwalniajmy kroku. Chrześcijanin. Nie mogę iść tak prędko, jakbym chciał, z powodu brzemienia, które znajduje się na moich plecach. Zobaczyłem w moim śnie, że gdy tylko skończyli tę rozmowę, przybliżyli się do pewnego bardzo grząskiego bagna, które znajdowało się pośrodku równiny, a ponieważ wcześniej nie zwrócili na nie uwagi, naraz obaj w nie wpadli. Trzęsawisko to nosi nazwę bagna rosterki. Przez pewien czas tarzali się w nim, z trudem poruszając się w lepkim brudzie, w końcu chrześcijanin, mający na plecach brzemie, zaczął tonąć w błocie. Wtedy chwiejny odezwał się: Ach, sąsiedzie, chrześcijaninie, gdzie jesteś teraz? Chrześcijanin, szczerze mówiąc, nie wiem. Po tych słowach chwiejny poczuł się obrażony i z gniewem tak przemówił do swego towarzysza. Czy to jest to szczęście, o którym mi przed chwilą opowiadałeś? Jeśli już na samym początku naszej podróży natrafiliśmy na taką przeszkodę, to czego możemy się spodziewać w dalszej części naszej podróży? Jeśli tylko uda mi się stąd wydostać, to będziesz mógł posiąść ów wspaniały kraj sam, za siebie i za mnie. Po tych słowach z całej siły zaczął wydobywać się z błota, aż wreszcie wyszedł z niego po tej stronie, która była najbliżej jego domu i poszedł. Od tamtej chwili chrześcijanin już go więcej nie zobaczył. Pozostawiony sam sobie usiłował wydostać się z bagna rosterki. Próbował przeprawić się do bardziej oddalonego od swego domu brzegu, a bliższego wąskiej bramie. Ale z powodu swego brzemienia nie był w stanie tego zrobić. W moim śnie zobaczyłem jednak, że podszedł do niego pewien mężczyzna o imieniu Pomoc i zapytał go, co tam robi. Chrześcijanin, zostałem skierowany, mój panie, na tę drogę przez pewnego człowieka, który nazywa się ewangelista. On również wskazał mi ową małą bramę, a to w tym celu, abym mógł uniknąć przyszłego gniewu. W drodze jednak do tej bramy wpadłem tutaj. Pomoc, dlaczego zatem nie szukałeś schodów? Księga Izajasza 35 rozdział 8 werset. Chrześcijanin: Strach wiódł mnie tak prędko, że wybrałem najkrótszą drogę i wpadłem. Podaj mi swoją rękę, powiedział pomoc i ująwszy go za rękę wyciągnął z bagna. Psalm 40 werset 3. A pożegnawszy się z nim odprawił w dalszą drogę. Następnie podszedłem do mężczyzny, który mu pomógł i odezwałem się do niego tymi słowy: Jeśli poprzez to miejsce wiedzie droga z miasta zagłady do ciasnej bramy, jak to możliwe, że ten odcinek nie został dotąd naprawiony tak, aby biedni podróżni mogli dostać się tam w bezpieczniejszy sposób? Na to odpowiedział, to błotniste trzęsawisko jest miejscem, którego nie da się naprawić, gdyż jest położone na tyle, że ustawicznie spływa do niego cały brud, który towarzyszy świadomości grzechu. Dlatego właśnie miejsce to zwane jest bagnem rosterki.